Witajcie. Postanowiłem jednak zrobić tutaj, pobawić się z tym uzwojeniem i zrobić z tej prądnicę jednofazową. Pobawiłem się tutaj z tymi uzwojeniami, pozamieniałem, posprawdzałem oczywiście najpierw, który drut jest od którego uzwojenia. Następnie połączyłem je tak, aby zsumować napięcie, dzięki czemu udało mi się osiągnąć całkiem dobry wynik. I za chwileczkę pokażę Wam, jakie napięcie udało mi się tutaj uzyskać w połączeniu tutaj tych przewodów. Nie powiem Wam, jak to jest zrobione, bo nie śledziłem tutaj tych przewodów, gdzie które idą, po prostu sprawdzałem, rozlutowałem to wszystko, rozłączyłem te druty i sprawdzałem, które ma przejście, czyli gdzie jest obwód, i następnie łączyłem z każdym obwodem tak, aby napięcie coraz bardziej wzrastało. Zacząłem od jednej cewki, było powiedzmy 3 V, następnie dokładałem kolejne, rosło do 6, no i tak kombinowałem, dokładałem tutaj, łączyłem te druty w takiej kombinacji, aby wyszło mi jak najwyższe napięcie. Tak więc pokażę Wam teraz, jakie napięcie uzyskałem. Jak widzicie, lekkie kulnięcie ręką. Mamy już ponad 12 V. Oczywiście to jest prąd zmienny. Zobaczymy, jakie napięcie będzie, jak po podłączeniu prostownika, mostka prostowniczego. Ale póki co tak wygląda to napięcie. Pokażę Wam teraz pod wkrętarką, gdy będą stałe obroty. Jak widzicie, przy takich w miarę normalnych obrotach, jakie wydaje mi się, że może uzyskać ta prądnica, dzięki tym śmigłom, które się znajdują, jest tak w granicach 14-16 V. Myślę, że wystarczy. Teraz tak, no na pewno spadło tutaj natężenie, chociaż nie do końca bym powiedział, że spadło, bo podłączałem żarówkę i tutaj normalnie nam świeciła. Oczywiście opór jest naprawdę duży, ale na pewno, znaczy nie będę Wam tutaj nic obiecywał, bo trzeba to po prostu teraz wszystko zmontować i założyć na masz, który jest, i obserwować, jakie będzie napięcie. Ale wolałem, żeby tutaj było niższe natężenie tego prądu, a uzyskać wyższe napięcie, żeby to przynajmniej w jakimś stopniu miało zastosowanie i ładowało akumulator. Bo co z tego, że to mi się kręciło i było 12 V i tak naprawdę to było bezużyteczne, bo nie doładowywało akumulatora. A tutaj pomimo to, nawet jeżeli tu będzie uzyskamy chociaż z jednego 1 A, no to już będzie dobrze, już zawsze coś tego prądu się wykorzysta. Bo tak naprawdę w tym połączeniu, które było wcześniej trójfazowym, powinno być teoretycznie większe natężenie, więcej prądu, ale no nie zauważyłem, bynajmniej nie zauważyłem. Powinno być tak w teorii, ale nie zauważyłem tego. Podłączę Wam teraz żarówkę i zobaczycie, że żarówka taka samochodowa. Ona ma tutaj 45 W. Spróbuję ją tutaj zamontować. Okej, może jakoś się uda symulować.
tu nie łączy. Jak widzicie, świeci, no niestety opór jest bardzo duży. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało na maszcie, na swoim miejscu, tak jak powinno być. I teraz mam tutaj dwa wyjścia prądu zmiennego. Puszczę to przez mostek prostowniczy. No i uzyskam tutaj prąd stały. Zobaczymy właśnie na maszcie, jakie tutaj będą rezultaty. Kiedy to będzie, nie wiem, u mnie z tymi wiatrami jest różnie. Jak widzicie, wiatrak jest zamontowany w budynkach. Tak naprawdę dwa kierunki wiatru, które tutaj mogą ten wiatrak tutaj wprowadzić w ruch. Muszę czekać po prostu na wiatr zachodni, wtedy mi tutaj najlepszy jest przepływ tego wiatru i najlepiej wprowadza w ruch obrotowy tą moją turbinkę. Tak więc to sobie teraz złożę. Zamontuję to na swoje miejsce, no i będziemy obserwować, czy to coś w ogóle dało, czyli to ma sens. Jeżeli nie będzie miało sensu, będę bawił się dalej, być może z przełożeniem, być może z przezwojeniem, albo założę tutaj mocniejsze magnesy. Na razie zrobię sobie to tak, jak tutaj widzicie. Tak więc czekajcie na filmik z testu, który pokaże dokładną pracę tego urządzenia i jest jakaś poprawa, czy jest rezultat i czy w ogóle jest sens coś takiego robić. To było na tyle, trzymajcie się, cześć.